Witam w Minucie z IT. Jest wtorek, 3 kwietnia. Badania potwierdzają, że użytkownicy nowego iPada są bardziej zadowoleni ze swojego gadżetu niż właściciele iPada 2 rok temu. Zdecydowanie najlepiej ocenianym w nowym tablecie elementem jest wyświetlacz Retina. Pozostałe dwa miejsca na podium zgarnęły natomiast czas pracy na baterii i obsługa technologii 4G LTE. Według najnowszych doniesień Microsoft wprowadzi odtwarzacz dysków Blu-ray w nowej generacji konsoli Xbox. Pozwoli to na odtwarzanie filmów wysokiej jakości oraz da twórcom gier więcej miejsca dla danych na jednym dysku. Zastanawiające jest jednak to, że konsola ma wymagać całego dostępu do internetu. Już niedługo zadebiutuje nowy serwis Google Drive. Jeśli najnowsze doniesienia się sprawdzą, to zaoferuje on użytkownikom 5 GB przestrzeni dyskowej w chmurze za darmo. Dostęp do plików tam umieszczonych będzie możliwy z poziomu peceta, smartfonu, tabletu oraz strony internetowej drive.google.com. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia jutro.